W dalszym ciągu mówimy o pierwszej modlitwie kanonu rzymskiego. Ojcze nieskończenie dobry. Początek ten po łacinie jest taki te igitur. Więc zwracamy się do Boga. O co? Prosimy, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Tak to mamy oddane po polsku. Wcześniej jest jeszcze podkreślone pośrednictwo Jezusa. Błagamy Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Po łacinie mamy te święte dary ofiarne tak w bogatszy sposób wyrażone. Hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata. Dary są właśnie rozmaite. Dona, munera i jeszcze sancta sacrificia. Jeszcze na dodatek illibata. Tradycja, może taki nawias. Przeważnie nie wiemy, kto napisał modlitwę. Niekoniecznie więc odkrywamy taki sens modlitw, co autor miał na myśli. Tekst żyje swoim życiem i tradycja, historia nadają mu znaczenie. Jakoś bazując na pierwotnym, szukając korzeni w Biblii, ale nadając nowe. I te dary, właśnie munera, zwykle się tak określa jako dary w naturze, które kiedyś przynoszono na liturgię, że dona to są pieniądze, a sakryficja to te dary przeznaczone na Eucharystię, czyli chleb i wino. Illibata to znaczy no, nieskalane, w domyśle niekrwawe. Ofiara Chrystusa jest jedną, jedyną. My tę ofiarę uobecniamy we mszy świętej i ona jest właśnie taka, jest inna. Nie tylko niekrwawa w znaczeniu, że Jezus już nie umiera po raz drugi i że ta krwawa ofiara była na krzyżu, a teraz to jest uobecniona w znakach, to jego wydanie uobecnione w znakach, ale też w takim znaczeniu, że odcinamy się od tych innych ofiar pogańskich, czy ze świątyni jerozolimskiej, że już nie składamy czegoś, jakiegoś zwierzęcia, które było zabijane, jego przynajmniej część spalana na ołtarzu. Jedyną ofiarą jest ofiara Jezusa Chrystusa i ona jest właśnie tą ofiarą nieskalaną. Ona jest ofiarą czystą.